Witam Was, jestem Bartek. Dzisiaj kurier przywiózł mi takie oto małe pudełeczko, w którym to, jak się pewnie już domyślacie po napisach, znalazłem najnowszy zegarek Samsunga, czyli Gear S. I standardowo, jak to zwykle bywa w pierwszym filmie o jakimkolwiek urządzeniu, jakie testuję na tym kanale, dzisiaj rozpakujemy sobie właśnie ten zegarek. Dobra, tak więc nawiązując do samego pudełeczka, myślę, że jest ono, troszeczkę się różni generalnie od tych, jakie praktykował wcześniej Samsung. Tutaj właśnie z tym zegarkiem dostałem Galaxy S4 po to, żeby tylko sobie podpiąć ten zegarek i żeby on poprawnie działał. Jak możecie zobaczyć, kolorystycznie te pudełeczka się różnią. Wcześniej Samsung właśnie praktykował takie sztuczne drewno jakby. A teraz te pudełka mają po prostu szary kolor i na przodzie właśnie mamy imitację z ostatnią literą bądź cyferką nazwy jakiegoś urządzenia. I tutaj w tym przypadku mamy takie ładne S. Dobra, na tyle mamy również kilka informacji o tym urządzeniu. I mamy tutaj umieszczone, że ma on ekran Super AMOLED, który jest oczywiście ekranem zakrzywionym. To co ciekawe, możemy tutaj włożyć sobie kartę nano SIM i bez problemu, bez potrzeby korzystania z internetu z naszego smartfonu, możemy właśnie sobie przeglądać załóżmy internet w aplikacji Opera. Oczywiście S-Health i tutaj wszystkie parametry, mamy również IP67, czyli zegarek jest wodoodporny. Mamy również szereg różnych czujników jak barometr, czujnik światła, kompas i inne tego typu czujniki. Dobra, tak więc nie będę przedłużać, przejdźmy sobie do samego rozpakowania. I po podniesieniu wieczka ukazuje nam się nasz zegarek. I takie pierwsze wrażenie, jakie chciałbym Wam powiedzieć, to jest to, że na zdjęciach ten zegarek wydaje się gigantyczny, ale w realu naprawdę on taki nie jest i ten dwucalowy ekran wcale naprawdę nie jest tutaj taki duży i według mnie na naszym nadgarstku jakoś ciążyć to nie powinno. Przechodząc dalej, podnosimy sobie tutaj tą wytłoczkę i nic się nam nie ukazuje. Ja szczerze powiedziawszy nie rozpakowywałem tego zegarka, więc robimy wszystko standardowo na czuja. Co tutaj znajdziemy? Tutaj znajdziemy taką ładowarkę. To jest kostka, dzięki której możemy właśnie ładować zegarek, ale ciekawostka jest taka, że tutaj mamy również umieszczony powerbank. O ile się nie mylę, o takiej samej pojemności jak bateria w zegarku, czyli 300 mAh. Bardzo fajny bajer i oczywiście sprawdzę, czy to się sprawdza. Dalej w zestawie podejrzewam, że tylko ładowarka, nic więcej. I tutaj pod tym wieczkiem same papierki. I sama ładowarka to taki standard dla Samsunga w tych starszych urządzeniach. Pamiętam, że jeszcze jak miałem na przykład Galaxy S pierwszej generacji, właśnie takie ładowarki były, tylko że w kolorze czarnym. Dobra, tak więc pudełeczko sobie odłóżmy na bok i zobaczmy, jak wygląda sam zegarek. No i muszę Wam powiedzieć, że sprawia wrażenie naprawdę bardzo solidnego. Przynajmniej tak solidnego jak mój LG G3, którego właśnie niedawno dla Was rozpakowywałem. No i takie pierwsze wrażenie również jest to, że klamra chodzi tutaj dość ciężko. Możemy ją sobie również tutaj wyregulować, jak możecie zobaczyć. No i też taka ciekawostka, że ogólnie całą tutaj kopertę możemy sobie wyciągnąć z tego gumowego paska, bo on jest takim jakby case'em, można powiedzieć, na to wszystko. I możemy sobie tutaj właśnie zmienić pasek na przykład na czarny lub inny kolor. Tutaj w środku możemy również zobaczyć, że mamy tutaj te specjalne piny, dzięki któremu naładujemy nasz zegarek, czujnik pulsu, a także mamy tutaj gniazdo karty nano SIM i o ile się nie mylę, w zestawie jeszcze powinienem otrzymać taki specjalny plastikowe narzędzie i tutaj już je właśnie znalazłem, dzięki któremu możemy sobie tą klapkę podważyć i bez problemu włożyć tam kartę nano SIM. Dobra, tak więc standardowo, jeśli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, to jak najbardziej śmiało piszcie je w komentarzach. W kwestii rozpakowania tego urządzenia to będzie na tyle. Ja się z Wami żegnam, pozdrawiam Was, na razie.